Witam. Bardzo mi miło. Może się przedstaw na początek, opowiedz coś o sobie, jak zacząłeś fotografować. Nazywam się Tomek Lazar, witam na swojej wystawie Linia Brzegowa. Fotografować zacząłem, ciężko powiedzieć, może to będzie około 5 lat temu. Było to związane z moim wyjazdem do Barcelony z dziewczyną, ponieważ nie posiadałem aparatu fotograficznego. I tak się zaczęła przygoda z fotografią. Po moim pierwszym aparacie cyfrowym kupiłem aparat analogowy i zacząłem robić zdjęcia. Były to zdjęcia różne, portrety, fotografia uliczna, wszystko czego można było próbować, krajobraz, żeby doświadczać. Powiedz coś o wystawie. Wystawa ta jest moim 3-letnim dorobkiem związanym z polską linią brzegową. Konkretnie jest to wybrzeże na województwie zachodniopomorskim, skąd ja pochodzę, ze Szczecina. Projekt na początku zaczął powstawać o życiu codziennym na plaży, takie bardziej właśnie zdjęcia uliczne. I z czasem to się rozszerzyło także na dokument związany z rodzinami rybackimi, które to rodziny coraz bardziej wymierają w związku z ograniczeniami unijnymi. Oraz przeplata się to z krajobrazami. W przyszłości planuję jeszcze zrobić materiał o Kaszubach. Wystawa składa się z trzech części. Część o rybakach, o druga i trzecia. O plaży i o krajobrazie, tak. Tak. Skąd taki zestaw? Ponieważ polskie wybrzeże to nie tylko tak naprawdę plaża. No można zrobić takie materiały oczywiście jak na przykład Coney Island Bruce'a Gildena. Natomiast polska plaża to są też właśnie rodziny rybackie, które tam żyją i tak naprawdę jak w Międzyzdrojach z jednej strony żyją plażowicze, a z drugiej strony jest wioska rybacka, gdzie już tych kutrów jest mniej, ale tak naprawdę pracują rybacy, wyładowują sieci, są smażalnie ryb, więc są to jakby dwa różne światy i dodatkowo no jeszcze świat krajobrazów nadmorskich, które można powiedzieć jakoś to mniej więcej przeplata ze sobą. Od niedawna jesteś członkiem Unpost, nowo powstałej grupy fotografii ulicznej. Opowiedz coś o tej grupie. Grupa ta była tak naprawdę inicjatywą Damiana Chrobaka i Zbyszka Osiowego. Ja zostałem zaproszony do bycia członkiem. Uważam, że jest to bardzo fajna inicjatywa, ponieważ raz, że pozwala promować polską fotografię uliczną. Na zasadzie tak jak In Public, kiedyś strona mniej znana, teraz tak naprawdę wyznacznik fotografii ulicznej na świecie. No i z czasem liczymy, że ta strona będzie się rozwijać i będą coraz ciekawsze nowe projekty, więc na razie jest to młode, więc zobaczymy co przyniesie. Działasz dosyć intensywnie jako bloger. Jak się wydaje, jak ta forma prezentacji wpływa na twórczość fotografa? Uważam, że obecnie forma blogów jest tak zróżnicowana poprzez blogi pisane, gdzie ludzie publikują swoje wiersze czy jakieś własne przemyślenia. Dla niektórych fotografia jest tylko uzupełnieniem do ich wypowiedzi czy udokumentowania tego, na co patrzą. Inni dokumentują swoje prace graficzne. Dla mnie jest to jakaś forma po prostu moich przeżyć, to co mnie otacza. Jest to taki luźny blog, nie skupiam się na niczym specjalnym, to sama nazwa, dlatego Nothing Special. Natomiast uważam, że ludzie potrafią na przykład tak jak Damian robi, to jest typowo blog fotografii ulicznej, czy Paweł Piotrowski też, Need for Street, to są blogi, gdzie typowo są zdjęcia uliczne. U mnie czasami są zdjęcia uliczne, czasami zdjęcia bardziej z życia, różnie. Po prostu fotografia. Jak myślisz, jaką pozycję ma lub może mieć fotografa uliczna na scenie polskiej i ewentualnie zagranicznej? Uważam, że Polska ogólnie ma bardzo wielu dobrych fotografów, natomiast znacznie trudniej jest się wypromować. Dlatego obecnie jest już bardzo wielu fotografów znanych z Polski. Może niekoniecznie ulicznych, ale Rafał Milak, no już takich bardziej ulicznych, no to powiedzmy Maciek Dakowicz, który ma bardzo dużo osiągnięć na swoim koncie.
No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o fotografię uliczną, to nie należy się zamykać na konkretnie, wiadomo, fotografia uliczna, Elliot Erwitt, Henri Cartier-Bresson, to są jakieś podstawy. Natomiast w obecnych czasach powinno się bardziej próbować. Leica teraz bardzo mocno promuje fotografię uliczną, czy inne inicjatywy, czy Polish Street Photography Unpost. Ma na zasadzie zachęcać ludzi do fotografii ulicznej i próbowania różnych rzeczy. Ostatnio w Polsce mamy bardzo dużo konkursów o tematyce ulicznej, fotografii ulicznej. Bierzesz w nich udział? Czy ewentualnie śledzisz te konkursy? Jeśli tak, to jakie jest twoje zdanie o osobach, o pracach, które biorą udział w takich konkursach? Powiem tak, no konkursów jest coraz więcej. Kiedyś był konkurs, jeśli dobrze pamiętam, Olympusa, a teraz jest duży konkurs Leica, gdzie bardzo prestiżowe nagrody w formie odbitek Bogdana Dziworskiego. Ostatnio przez przypadek dowiedziałem się o konkursie Samsunga. Był to konkurs Street Creative Photo, jeśli dobrze pamiętam, który był praktycznie w ogóle nie nagłośniony i ilość prac zgłoszona na ten konkurs była bardzo mała. No na pewno chodzi o to, żeby te konkursy mają promować fotografów, bo wiadomo, jeżeli ktoś jest dobry, no to mówi się, że prędzej czy później ktoś go zauważy, ale w życiu trzeba szczęściu pomagać i konkursy takie jak najbardziej w tym momencie mogą pomóc danemu fotografowi zostać zauważony. I a nuż się jego historia odwróci i na przykład zacznie żyć z takiej fotografii. To powiedz, czym dla ciebie jest fotografia uliczna? Bo wiadomo, że ilu fotografów, tyle jest definicji. I jak ty mógłbyś definiować ten gatunek? Po pierwsze, na pewno najważniejsze rzeczy, fotografia uliczna nie jest reżyserowana. Są to zdarzenia spontaniczne, które człowiek tak naprawdę obserwuje. Fotografia uliczna niekoniecznie, tak jak ludzie często mieszają, nie musi być to fotografia zrobiona na ulicy. Może być to fotografia zrobiona na plaży, może być to zrobiona na wsi nawet. To chodzi o chwilę, moment, światło, skupienie tych wszystkich momentów, żeby powstała fotografia, która tak naprawdę pokazuje coś innego, coś ciekawego. Jakiś moment zabawny, smutny, ale zmuszający widza też do pewnych przemyśleń. Na koniec może masz jakieś rady dla początkujących fotografów dokumentalnych, ulicznych? Uważam, że fotograf początkujący nie powinien zamykać się w żadne formy. Powinien doświadczać wszystkiego, próbować fotografii portretowej, ulicznej, fotografii mody, fotografii krajobrazu. Bardzo dobrze powiedział kiedyś jeden z fotografów Magnum dla młodych fotografów, jak się wypowiadał. Nie pamiętam który, ale jego słowo brzmiało na zasadzie, że fotograf powinien próbować wielu form, bo każda z tych form rozwija i może się okazać, że tak naprawdę dobry street to może być połączenie momentu człowieka razem na przykład z krajobrazem, który go otacza. Zauważenie tych wspólnych rzeczy da bardzo fajne zdjęcie. Więc próbować wszystkiego, a robić to, co największą przyjemność sprawia. I tyle. I cieszyć się, bo im więcej radości z fotografii, tym lepsze zdjęcia wychodzą.